Zapraszam na odcinek specjalny, odcinek walentynkowy. Z tej okazji chcielibyśmy coś dla Was przygotować. Zadaliśmy sobie pytanie, co maszyna WaterJet jest w stanie wyciąć dla zakochanych? Ale najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, skąd wzięły się walentynki. Walentynki przyszły do nas z Zachodu w latach 90., ale czy to znaczy, że prędzej nie celebrowaliśmy miłości i namiętności? No, wyglądało to troszkę inaczej. Przedtem najbardziej romantycznym dniem w roku była sobótka, potocznie zwana Nocą Kupały. Pogańskie święto ognia, wody, miłości, namiętności i płodności. Obrzędy i tańce wykonywane tego dnia owiane były aurą tajemniczości i przygody. Lecz na dzień dzisiejszy skakanie przez ogień, wrzucanie wianków do wody nie ma nic wspólnego z walentynkami. Wpadliśmy na pewien pomysł. Dzięki maszynie OMAX, która jest Rolls-Royce'em wśród maszyn WaterJet i zastosowaniu głowicy mikro, dzięki której średnica strumienia to zaledwie 38 mm, byliśmy w stanie wyciąć elementy do biżuterii. Dzięki mojej serdecznej koleżance Julii byliśmy w stanie przygotować dla Was ten prezent. Julia zajmuje się rękodziełem, a dokładnie starożytną sztuką makramów, czyli wiązaniem sznureczków. W opisie filmów zostawiam link do sklepu, gdzie możecie zobaczyć, jak wszystko wygląda. Oto prezenty, które dla Was przygotowaliśmy. Są to kolczyki i naszyjniki. Kolczyki w kształcie motylków z gwiazdką. Tutaj mamy wisiorek z wilkiem. Są kolczyki w kształcie serca z parą w środku. Tutaj mamy kolejny naszyjnik z sową. A tutaj kolczyki też również z sową. Doceniamy to, że jesteście na naszym kanale. Jest to jeden ze sposobów, który chcielibyśmy Wam to wynagrodzić. Rozdawajka dla naszych subskrybentów. Aby wziąć udział w losowaniu, zostawcie łapkę w górę, komentarz pod filmem WaterJet, a za kilka dni przed walentynkami zrobimy odcinek z losowaniem, na którym wybierzemy 5 osób, do których wyślemy te podarunki. Polecam, aby kobiety brały udział dla swoich mężczyzn. Mogą wylosować te piękne zawieszki. Oczywiście mężczyźni, polecam dla swoich kobiet te cudowne kolczyki. Są jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne. Nie znajdziecie na świecie kolejnej takiej pary. Jestem prawie tego pewien. I tym akcentem żegnam się z Wami i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!